co? Jak przebiega ten ostatni dzień? Znaczy, raczej było spokojnie w porównaniu z innymi latami, było dzisiaj naprawdę spokojnie, chociaż podatników ogółem było bardzo dużo, ale mamy uruchomionych 12 okienek, 12 osób non-stop obsługiwało podatników i kolejek naprawdę nie było. Od 14 właściwie urząd wygląda tak, jak widać, pojedyncze osoby przychodzą i składają zeznania. No i jeszcze osoby, które jak za nami wypełniają jeszcze. Do 18. Tak? Niektórzy nie są. No, te osoby będą mogły przesłać zeznania pocztą. Ewentualnie u nas w urzędzie będzie wystawiona urna na zeznania. Będzie można rzucić zeznanie do urny. Z tym, że ci podatnicy nie będą mieli potwierdzenia złożenia zeznania podatkowego. A to z tymi, którzy spóźnią się w ogóle ze złożeniem zeznania, jakie konsekwencje ich czekają? No tutaj kłania nam się kodeks karny skarbowy i jeżeli chodzi o te osoby, to właściwie zależy, jak duże będzie uszczuplenie podatku. Wiadomo, że pierwszy dzień to na pewno mandat ewentualnie, a jeżeli podatnicy będą jeszcze czekali ze złożeniem zeznania, no to wtedy kara grzywny, która może nawet dojść do 20 tysięcy. Tak, na ostatni dzień dzisiaj PIT, nie denerwuje się pan? Na ostatni dzień z tego powodu, że wczoraj wróciłem z Warszawy. No tak w ogóle to jestem z województwa polskiego i PIT prześlę pocztą. Teraz akurat siedzę, wypełniam rozliczenie holenderskie. Jest troszeczkę liczenia z kursami, jak widać. Ojej, rzeczywiście, troszeczkę liczenia jest, prawda, ale myślę, że zdążę.